Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, moi drodzy. Ostatnio był jakże pocieszny niszczyciel czołgów, prawda? A teraz coś zupełnie nowego. Na rykoszecie pokazała się informacja, że wchodzi do gry. Przepraszam, na supertest wchodzi dopiero najnowszy brytyjski czołg średni ósmego poziomu Chimera. I wszystko by było fajnie, byłby to jakiś tam kolejny, powiedzmy, no klonem tego nie można nazwać, ale widzicie jak to wygląda, prawda? Z tym, że ma niesamowite działo jak na ósemkę, a przede wszystkim inaczej jak na średnią ósemkę. Chociaż brytyjska ósemka ciężka też ma słabe działo. Zobaczcie o co chodzi. Tier 8, czołg średni wielka Brytania. Ja się w sumie cieszę, ponieważ gdybym tak przyjrzał się, to obecnie Brytyjczycy mi chyba najbardziej odpowiadają. I tutaj chodzi zarówno o Tortoisa, jak i o Karnawała, jak i o Conquerory. No i mamy 1400 HP, więc tutaj nic chyba więcej nie trzeba, jeżeli chodzi o MEDA. Mamy moc na tonę 18,4 konia, ponieważ tutaj 1040 koni mechanicznych ma silnik, maksymalna prędkość i prędkość cofania, więc ma, do przodu mamy 50, do tyłu 20, obrót, no jak na Meda, może nie jest jakiś rewelacyjny, 36, wiadomo, że yy, czołgi medium mają więcej, obrót wieży również nie jest aż jakiś tam rewelacyjny, tu jest 32 stopnie, zasięg widzenia 380, no i pancerz, pancerz nie jest wcale taki zły, tylko że no jest tutaj dosyć prosty w niektórych momentach, niemniej jednak, moi drodzy, kadłub 114 i tu widać, że to jest dosyć fajnie nachylone. Prawdopodobnie dolna płyta będzie bardzo wpuszczała, a górna spokojnie będzie mogła coś dingnąć. Z boku, no słabiutko, wiadomo, 76, zaledwie 50 z tyłu, ale pancerz wieży, zobaczcie, 203. I nie uważam, żeby te 203 to było mało. Co prawda, przy obecnych losowaniach to będzie mało, jeżeli cały czas na dole będzie nas losowało, ale przy top 5, top 3, no to 200 mm na wieży całkiem, całkiem nieźle jest. 76 z boku, czyli będziemy przebijani bez problemu, i 76 z tyłu. Dlaczego działo takie ciekawe? Słuchajcie, uszkodzenia tego działa to 490 punktów, czyli rewelacyjny wynik, penetracja za to dosyć słaba, 202, aczkolwiek kurka wodna, nie dajmy się zwariować, no, to jest czołg medium, do licha ciężkiego, no, jeżeli czołg średni ma 202 penetracji na ósmym poziomie, no to, kurczę, to nie jest aż tak bardzo tragicznie, prawda? Z drugiej strony... Mamy 252 na jakimś tam pocisku. Pf, ciekawe, co to za pocisk, tutaj. Podkalibrowy pewnie, chociaż nie wiem. 64 na HEQ. Czas przeładowania 14 sekund, czyli mamy tutaj ponad 4 strzały na minutę. Rozrzut 0,35. To mi się podoba, że nie zrobili jakiegoś rozrzutnika typowego, ponieważ słuchajcie. Tak, moim zdaniem, w grze powinno być, żeby zachować balans. Jeżeli czołg twój ma bardzo słabą penetrację albo słabą penetrację, to dajmy mu lepszą celność, a jeżeli coś ma potężną, no to wtedy ta celność może być yy, troszeczkę mniejsza, acz nie mówię, że to reguła ma być, ale no to by fajny balans był wtedy, prawda? Mamy czas celowania 2,5, jak na takie działo w medzie, to uważam, że 2,5 to jest coś fantastycznego. Przypominam, że taki MET jest w grze, na przykład jak T34-3. No i zobaczcie, jakie on ma parametry działa. I dalej mamy ograniczenie opuszczenia uniesienia działa 10-20. Słuchajcie, więc mamy meda z wieżą dosyć twardą, nie jakąś tam super twardą, ale dosyć, powiedzmy, twardą, 202 mm, z opuszczaniem 10 stopni, to pozwoli tą wieżę wystawiać. No, bardzo mnie niepokoi tutaj ten prosty pancerz nad działem, on <laughs> wygląda tragicznie, no, pewnie ósemki się tu bez problemu będą wbijały, ale na topie to ten czołg może być naprawdę wręcz rewelacyjny. Yy, co tu jeszcze? No, to wszystko. Tutaj jeszcze jest napisane, oczywiście pamiętajmy o zachowaniu balansu. Znakomite parametry to jest uszkodzenia podstawowe, muszą być wyważone w innych aspektach. I w przypadku Chimerii jest to wartość penetracji, wynosi ona 202 mm dla pocisków podstawowych, co jest bardzo przeciętne dla tego poziomu i klasy. No powiedzmy, że jest przeciętne, ale na pewno nie jest słabe. No kurka 202 milimetry penetracji w takim dziale, to nie jest słabo, zwłaszcza, że czołg jedzie 50 na godzinę do licha ciężkiego. Cóż, ja jestem na tak, nie wiadomo, co to za czołg, nie wiadomo, czy to będzie jakaś nagroda, czy to będzie czołg premium, a przynajmniej tutaj nic chłopaki z rykoszetu nie napisali. Jeżeli byłaby to jakaś nowa gałąź linii Brytyjskiej, to jak najbardziej. Bardzo chętnie bym sobie pograł takim czołgiem. W każdym razie tak ten pojazd wygląda. To działo dosyć niepozorne z wyglądu. No ale 0,35 to mogłoby być coś. Tylko kurczę ta strona wieży, czy tu nie będzie łykał wszystkiego. <laughs> no dobra, to tyle. Króciutki news. Ale zdecydowałem, że trzeba go zrobić, ponieważ. No zresztą, jak jesteście czasami u mnie na streamie albo oglądacie, jak tam gram, to wiecie, że brytyjska ogólnie nacja po prostu mi pasuje w grze World of Tanks. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia. Jeszcze tylko może dopowiem na koniec. Ciekawe, czy taka penetracja nie oznacza, iż będą to pociski hash po prostu. Czyli 202 mm, ale na pocisku hash. Wiadomo, że to by oznaczało, że za każdym razem jakieś tam obrażenia zrobimy. No w takim przypadku bardzo chciałbym sobie zagrać tym czołgiem, bo to by było jak najbardziej ciekawe. No ciekawe też, ile kosztowałby taki pocisk podstawowy hash, bo to też ważne.